Czwarty dzień pielgrzymki to przejazd przez pustynię judzką. Można tu doświadczyć, co znaczy schodzić z Jerozolimy do Jerycha. Góra Oliwna ma 880 metrów nad poziomem morza, a Jerycho położone jest na poziomie minus 350, poniżej poziomu morza. Morze Martwe minus 415. Jeszcze głębiej, to największa odkryta depresja na Ziemi. Pielgrzymi przejeżdżając przez pustynię będą mogli podziwiać jej urok, ale zarazem też uświadamiać sobie czas kuszenia Jezusa na pustyni i czas, kiedy od IV do VII wieku było tam wielu, wielu pustelników, mnichów, którzy całe swoje życie poświęcili dla Boga. Pielgrzymi udadzą się nad Jordan, szczególne miejsce, które od pół roku jest dopiero dostępne dla wszystkich pielgrzymów, ponieważ znajduje się w pasie granicznym pomiędzy Izraelem i Jordanią i niełatwo było tam dawniej dotrzeć. Teraz mogą pielgrzymi nie tylko przybyć nad Jordan w miejsce, gdzie Jan udzielał chrztu, ale będą tam sprawować najświętszą ofiarę, bo to tam Duch Święty namaścił Jezusa, stąpił na Niego i powiedział, odezwał się z nieba głos, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jezus przyjął chrzest pokuty od Jana, ale wstąpił do wód Jordanu nie po to, by jak inni ludzie wyznawać grzechy i przeżyć kąpiel obmywającą, ale po to, by wziąć ludzkie grzechy na siebie i potem zanieść je na Golgotę. Kolejnym punktem będzie trochę rekreacji nad Morzem Martwym. Dziwna to woda. Przypomina bardziej olej niż wodę. Gęstość tej wody jest niesamowita. Przede wszystkim zawiera ona około 30% różnych soli mineralnych. Także człowiek może na niej usiąść i w całości się nie zanurzy, bo ta woda jest cięższa od ludzkiego ciała. Następnie pielgrzymi pojadą na górę Tabor, na górę przemienienia, po to, by przeżyć własne przemienienie, by spotkać się z tajemnicą Jezusa, prawdziwego Boga o lśniącej twarzy, tego, który kontynuuje dzieło zbawienia i rozmawia o tym z Mojżeszem i Eliaszem. Ileż to przemian Jezus dokonał dla człowieka. Jako Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Jako człowiek przyjął na siebie ludzkie grzechy, umarł i zmartwychwstał, a więc ludzkie ciało zostało przemienione i uwielbione, przebóstwione. I dalej, dzień po dniu, na wielu ołtarzach świata, Jezus dokonuje cudu przemiany chleba i wina w ciało i krew. Przeistoczenie, wielka tajemnica. I w końcu kiedyś nastąpi ta ostateczna przemiana u końcu czasów, kiedy wszyscy zostaniemy przemienieni i nastanie nowe Jeruzalem, niebieskie Jeruzalem. To bardzo ważny punkt programu, by stanąć tam, na górze Tabor.